Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski i jestem autorem bloga Pan Grono. W tym specjalnym odcinku chciałbym powiedzieć, jakie moim zdaniem będą konsekwencje kryzysu związanego z koronawirusem. Mamy 2020 rok i nikt nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji. Większość z nas musi siedzieć w domach, żeby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Centra handlowe są zamknięte, no i oczywiście ma to bardzo ujemny wpływ na branżę modową. A jaki? Zapraszam do oglądania. Ten odcinek jest bardzo smutnym odcinkiem, dlatego że, no, nie ukrywajmy, branża modowa bardzo ucierpi na tym kryzysie, na recesji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Większość z nas nie może teraz robić zakupów, a przede wszystkim nie myśli o tym, żeby robić zakupy, bo mamy się w co ubrać, i no, dobra luksusowe są nam potrzebne dopiero przy zaspokojeniu innych potrzeb. A przede wszystkim, jakie mamy potrzeby? Musimy jeść, musimy gdzieś mieszkać, a na to wszystko musimy mieć oczywiście pieniądze. Recesja będzie odbijać się nie tylko na branży modowej, ale na wielu innych branżach. Jeśli pracujecie w jakiejś firmie, która jest również dotknięta kryzysem związanym z koronawirusem, to może po prostu niedługo nie będziecie mieli pracy. Dlatego no, nie myślicie, żeby kupować tutaj nowe marynarki, nowe koszule czy nowe buty. I większość osób właśnie no, myśli w ten sam sposób. Dlatego nie kupujemy, nawet jeśli możemy kupić coś przez internet, nie możemy chodzić do centrów handlowych, a firmy, no, one nie mogą nam nic sprzedać. Mają. Ja dowiadywałem się od kolegów, którzy akurat są w branży modowej, oni zanotowali już w pierwszych tygodniach. Tzw. kwarantanny. 50% spadek sprzedaży. Może teraz już jakby ten spadek sprzedaży jest nawet większy, kryzys jest głębszy, bo już który to mamy tydzień, już chyba trzy tygodnie w zasadzie nie możemy wychodzić z domów. No i co stanie się z branżą modową? No, pierwszym takim oczywistym wnioskiem jest to, że wiele firm po prostu upadnie. Małe firmy, które no, nie mają takiego zaplecza finansowego jak większe korporacje, one mogą po prostu się zamknąć, mogą upaść, mogą być też wchłonięte przez jakieś inne firmy, no ale raczej małej firmy, która nie ma takiego dużego, dużej historii, długiej historii, nie ma e, jakby takiego wielkiego know-how, no to nie wiem, czy większe firmy będą zainteresowane kupnem. Przejęciem takiej firmy. Tutaj prym będą wiodły raczej te firmy, które od samego początku sprzedawały tylko w internecie i dzięki temu miały po prostu niższe koszty stałe, a firmy, które skupiały się raczej na sprzedaży butikowej, w drogich lokalizacjach, na przykład w centrum Warszawy, zatrudniały bardzo wielu pracowników, No one w tym momencie tak naprawdę no, nie mają środków na. Utrzymanie swojej działalności. Sprzedaż spada, sklepy są zamknięte, można sprzedawać tylko przez internet. No ale czy te firmy, które bazowały raczej na sprzedaży bezpośredniej, czy one przygotowane są do, tak dobrze do sprzedaży internetowej, o tym jeszcze za chwilę. Większe firmy, jak na przykład korporacje czy sieci sprzedaży, one na pewno lepiej sobie poradzą w tym. Kryzysie, ale nie do końca każdy z ich pracowników będzie miał pracę. Dlatego, na przykład, firma HM, ona już zwolniła bardzo wielu pracowników na całym świecie. Prawdopodobnie będzie zamykała sklepy po tym kryzysie. Eee, takie duże firmy oczywiście mają większe zaplecze finansowe, ale cały czas muszą wykazywać zyski. Dlatego zwolnienia, redukcje zatrudnienia, mniej krótsze godziny pracy. To na pewno spotka pracowników takich dużych firm. Trzeba będzie też zastanowić się, jak zaopatrywać w ogóle sklepy w odzież, dlatego że większość z takich korporacji, ona po prostu importuje odzież wytwarzaną w innych krajach. A jeśli w tych krajach na przykład teraz produkcja stoi, bo tak samo jak i w Polsce jest koronawirus, no to nie można nawet dostarczać nowych kolekcji. Tak naprawdę produkcja stoi, transport stoi, bo dużo mniej osób teraz nawet transportuje po prostu dobra. Niektórzy kierowcy, jeśli nie zarazili się koronawirusem, to po prostu są to na przykład starsze osoby i one muszą siedzieć w domu, nie mogą być narażane na zarażenie się koronawirusem. No, dlatego wszystko idzie wolniej i dostawy, i produkcja, a przede wszystkim sprzedaż. Duże marki oczywiście mają bardzo rozbudowane sklepy internetowe, ale na przykład takie małe marki, które bazują na sprzedaży bezpośredniej, one sklepy internetowe raczej traktowały wcześniej po macoszemu. Tam było jakieś jedno zdjęcie, dwa zdjęcia, niepełny opis, i właśnie do tego chciałbym przejść. Moim zdaniem przyszłość jest w sprzedaży internetowej. Ja już od wielu lat, w zasadzie, jeśli chcę kupować odzież, to raczej kupuję online. No chyba, że jest to odzież szyta na miarę, no wtedy muszę iść do mojego krawca, ale bardzo lubię robić zakupy online. Po prostu nie muszę stać w kolejce, nie muszę rozmawiać z sprzedawcami, którzy tak naprawdę nie do końca chcą nam pomóc, ale po prostu chcą nam coś sprzedać. I w większości jest to po prostu coś, na czym mają największą marżę, a nie do końca coś, co trafia w nasze gusta. I przyszłość leży w sklepach internetowych. Już takie duże marki, jak na przykład Zalando, mają tak rozbudowane sklepy internetowe, że nawet można zobaczyć, jak niektóre z części, garderoby wyglądają na modelu na filmach wideo. Bardzo dużo jest zdjęć produktowych i zarówno właśnie takich pakshotów samego produktu, jak i zdjęć prezentujących ubranie na kimś, jest też opisany model, na przykład że ten model ma tyle i tyle wzrostu, waży tyle i tyle, dlatego łatwiej nam jest wyobrazić sobie jak dana część garderoby będzie wyglądała na nas. Niektóre nawet ze sklepów internetowych sprzedające na przykład okulary przeciwsłoneczne i okulary optyczne mają mają taką opcję, że możemy sobie uruchomić kamerę w naszym laptopie i wirtualnie przymierzyć okulary. Można też tak przymierzać na przykład zegarki, a prawdopodobnie niedługo będziemy w ten sposób mogli mierzyć większość części garderoby. Duże sklepy internetowe mają także poradniki, że jeśli na przykład kupujesz spodnie takiej marki, to odpowiednikiem tego rozmiaru będzie na przykład rozmiar w innej marki, taki i taki. Podajemy na przykład, kupujemy buty jakiejś nieznanej nam marki, podajemy, że buty Adidasa mamy w takim rozmiarze, buty Nike mamy w takim rozmiarze i prawdopodobnie ten rozmiar będzie dla nas odpowiedni. Dlatego łatwiejsze dopasowanie rozmiaru, więcej opcji pokazania produktu, bardzo szeroki opis, recenzje, sklepy internetowe powinny ułatwiać nam robienie zakupów bez wychodzenia z domu. I moim zdaniem dużo firm. Będzie teraz właśnie inwestować w rozbudowywanie swoich sklepów internetowych i po prostu siatki sprzedaży w internecie, będzie okrajać pracowników w sklepach sprzedaży bezpośredniej, będzie na przykład bardziej inwestować w internet, a będzie przenosić się do jakichś, jeśli jeszcze będzie chciała sprzedawać produkty klientom bezpośrednio, to być może przeniesie się do jakichś lokalizacji, które po prostu są tańsze w. Utrzymaniu. Centra handlowe są bardzo drogie w utrzymaniu. One oczywiście gwarantują większy, jakby, większą sieć odbiorców, klientów, bo zawsze tam jest dużo osób. Ale czy zawsze te osoby, które chodzą po centrach handlowych, rzeczywiście chcą kupić akurat nasz produkt? Może lepiej bezpośrednio kierować marketing internetowy do klientów, którzy rzeczywiście zainteresowani są naszym produktem. Może jeśli na przykład sprzedajemy krawaty, to powinniśmy bardziej udzielać się na forach osób, które interesują się modą męską. Powinniśmy na przykład prowadzić takiego mini bloga na stronie internetowej, na przykład jak wiązać krawat, jak dopasowywać krawaty, czy na przykład nagrywać filmy na YouTube, tak jak ja na przykład nagrywam ten film. To właściciele firm sprzedających jakąś odzież będą po prostu przedstawiać swoją Odzież, czy na przykład, swoje zdanie na temat mody męskiej, czy jak dopasowywać ich odzież do stylizacji codziennych, czy na przykład jakieś na szczególne okazje. W ten sposób, żeby budować jakby reputację eksperta i w ten sposób również zdobywać nowych klientów. Moim zdaniem, przyszłość jest właśnie w internecie. Co więcej, Firmy, które w tym momencie nie mogą sprzedawać, a mają wielu pracowników, na pewno będą chciały okroić liczbę pracowników i prawdopodobnie także zmienić formę współpracy. W tym momencie już niektórzy sprzedawcy zatrudniani są na tak zwaną fakturę, czyli prowadzą swoją działalność gospodarczą i co miesiąc wystawiają fakturę. Nie mają umowy o pracy, nie mają jakiegoś okresu wypowiedzenia, nie mają płatnego urlopu. Prawdopodobnie będzie to również przyszłość w wielu sklepach wielu marek. Również może być tak, że e, będzie wielu pracowników zatrudnianych na czy umowy śmieciowe, których w zasadzie podobno już teraz nie ma, ale będzie właśnie zatrudniana e, na przykład na ćwierć etatu, a reszta będzie wypłacana może e, czy pod stołem, czy po prostu w formie e, dodatku do e, tego ćwierć etatu. W wielu e, w sieciach internetowych e, w wielu sieciach sprzedaży odzieży już jest tak robione, że nie zatrudnia się raczej pracowników na pełen etat, a zatrudnia się na jakąś część etatu, a resztę wypłacana jest po prostu jako stawka godzinowa. W wielu mniejszych firmach prawdopodobnie również zrośnie szara strefa, czyli no, pieniądze dodatkowe będą wypłacane w jakiejś kopercie czy po prostu pod stołem. No niestety... Każdy będzie chciał pilnować jak najmniejszych kosztów, a pracownik w ten sposób będzie mógł zarobić nieco więcej. Moim zdaniem nie jest to dobre wyjście no bo nic nie powinno być wypłacane pod stołem. Ale jeśli dwie osoby, dwie strony się na to zgadzają, no to jest to ich wybór. Mi już nic do tego. Ale taka może być niestety przyszłość, żeby minimalizować koszty. Wiele firm, które w tym momencie inwestowały w bardzo luksusowe lokale, bardzo ładnie urządzone i jakby Prowadziły swój marketing w ten sposób, że są luksusową marką, że mają luksusowe lokale, ich sprzedawcy są bardzo dobrze ubrani. W tym momencie będą chcieli już minimalizować koszty i być może przeprowadzą się do jakichś tańszych lokalizacji. O tym już wspominałem, ale może pracownicy będą bardziej obarczeni pracą. Może nie tylko będą musieli sprzedawać, ale będą na przykład musieli komentować na social mediach, prowadzić profile internetowe danych. Marek, czyli po prostu będą mieli więcej obowiązków, a być może właściciele takich firm, firm również będą sprzedawać w tych sklepach, nie będą już po prostu właścicielami, ale będą bardziej zaangażowani w sprzedaż tylko po to, żeby być może na jakiś czas zmniejszyć koszty. Kryzys związany z koronawirusem pokazał też, że nie zawsze zlecanie produkcji, na przykład bardzo daleko w krajach, których po prostu jest to tańsze, jest najlepszym rozwiązaniem. Bo kiedy transport stoi, kiedy te na przykład państwa e, mają problem z pandemią i zamykają fabryki, no to nie można dostarczać produktu do sklepów. No i w tym momencie może lepiej będzie bardziej lokalnie produkować odzież, może nieco drożej, ale będzie można łatwiej jakby zapanować nad samą produkcją, i jeśli wstrzyma się na przykład produkcja w danej fabryce, to coś z tym zrobić. Dlatego może już po prostu produkcja odzieży nie będzie tak bardzo daleko w krajach, które są daleko na wschodzie. A może będzie bliżej nas? No to akurat jest może taki dobry skutek tego całego kryzysu związanego z koronawirusem, bo więcej odzieży będzie produkowana po prostu lokalnie i będziemy wspierać lokalną gospodarkę, a nie kraje, w których po prostu jest produkcja tańsza. Co do sprzedaży internetowej, to jeszcze warto wspomnieć, żeby ułatwić nie tylko zakupy, dobór odzieży, ale może ułatwić finansowanie. Tak, na przykład w Szwecji jest taka marka Klarna, która obsługuje płatności internetowe, ale już ostatnio nawet płatności w sklepach takich rzeczywistych. I w większości sklepów internetowych w Szwecji można płacić klarną. Później dostajemy albo fakturę, albo możemy sobie rozłożyć płatności na raty, albo mamy tak zwane konto internetowe i tam sobie płacimy tyle, ile chcemy oczywiście jakąś minimalną kwotę. Można powiedzieć, że jest to taka karta kredytowa. Bez z fizycznej karty kredytowej, gdzie mamy konto, którym możemy płacić w wielu sklepach. I wiem, że Allegro ma też takie opcje, że można sobie coś rozłożyć na raty, kupić na jakieś konto w PayU, ale być może będzie coś takiego również w Polsce, gdzie będziemy mieli jedną firmę zajmującą się takimi właśnie, takim właśnie finansowaniem zakupów i będzie po prostu dużo łatwiej robić zakupy w internecie. Nawet nie będziemy musieli mieć gotówki na na naszym koncie będziemy mogli sobie kredytować zakupy w taki bardzo łatwy sposób, a kiedy przyjdzie nam wypłata, to wtedy będziemy mogli sobie płacić. Nie będziemy musieli podawać numeru karty kredytowej, tylko stukujemy kod pocztowy miejsca zamieszkania i e-mail. Tak wygląda to akurat w Szwecji. I wszystkie jakby zakupy mamy skumulowane w jednym programie, który dostępny jest na telefonie, i tam w bardzo wygodny sposób możemy płacić za te zakupy. Dlatego finansowanie prawdopodobnie może być ulepszone, ale również dostawy będzie już normą, że dostawa będzie gratisowa i że będzie można zwrócić za darmo. Również dostawa będzie wtedy pokrywana przez sklepy internetowe, żeby po prostu ułatwić ludziom zakupy. Bo jeśli kupujemy odzież, to wiele osób po prostu nie chce pokrywać kosztów dostawy, dlatego że jeśli będzie miała zwrócić na przykład odzież, która nie będzie na nich pasować, to będzie musiała na przykład zapłacić już jakieś nie wiem, minimum 30 zł. Kiedy te dostawy jak na przykład na Zalando będą darmowe i zwrot Będą darmowe i płatność z powrotem będzie łatwa, albo po prostu będziemy zamawiali coś na fakturę z terminem płatności 14 dni, to ta faktura będzie anulowana od razu, kiedy robimy zwrot i nie będziemy musieli blokować jakichś środków pieniężnych. Jeśli na przykład ktoś chciał kupić spodnie, zamawia spodnie, dostaje, okazuje się, że to jest zły rozmiar, i zanim zwrot dojdzie do realizacji, to musi poczekać jakiś tydzień i na przykład w tym momencie zostaje i bez pieniędzy, i bez spodni. Nie może sobie kupić nowych. Spodni. Być może, jeśli będziemy mieli lepsze finansowanie i lepszą możliwość zwrotu, to takiego problemu już mieć nie będziemy i więcej osób będzie chciało właśnie kupować online bez wychodzenia z domu. Tak też przypomniało mi się, że mówiłem, że na przykład centra handlowe są teraz zamknięte i centra handlowe nie mają teraz wpływów z czynszy. Ale pamiętajmy, że czynsze w centrach handlowych one są bardzo wysokie i dużo sklepów będzie chciało teraz uciekać z centrów handlowych. Na przykład takie małe sklepy, którym nie za bardzo zależy, żeby były akurat w centrach handlowych, może będą miały teraz jakieś ulgi. Może czynsze w centrach handlowych będą po prostu teraz niższe, żeby przyciągać. Firmy, aby zakładały właśnie swoje sklepy w centrach handlowych. Być może jest to mało prawdopodobne, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał otworzyć swój sklep w centrach handlowych, ale być może takie małe firmy, które nie mają takiego dużego zaplecza finansowego, takich dużych środków na płacenie czynszy, będą miały jakieś ulgi, żeby po prostu otworzyć swój sklep w jakimś centrum handlowym. Kto wie, może właśnie tak będzie. Co do samej odzieży, to mm, zobaczmy, że teraz mamy już zbliżającą się wiosnę, w zasadzie już mamy wiosnę, niedługo lato i w tym momencie mm, kolekcje wiosna, lato, one nie sprzedają się najlepiej. No, i może będzie właśnie tak, że będziemy mieli więcej takich kolekcji, które będą bardzo uniwersalne, mniej takich kolekcji, które są tu i teraz modne, a za chwilę już nie będą modne. Może po prostu kolekcje ubrań będą bardziej bezpieczne, więcej takich rzeczy, które można nosić zarówno wiosną i latem, jak i jesienią i zimą. Może będzie więcej takiej odzieży, która po prostu będzie nadawała się na każdą porę roku, ale i na każdą okazję. Więcej takiej uniwersalnej odzieży, mniej takiej odzieży, która po prostu. Po prostu jest modna tylko w jednym sezonie. W zasadzie, jeśli oglądacie moje filmy od jakiegoś czasu i czytacie mojego bloga, to mówię bardzo często o tym, żeby kupować odzież, która jest bardzo uniwersalna. Taka, która może pasować się na, po prostu będzie aktualna przez wiele lat, a nie tylko przez jeden sezon, bo raczej, żebyśmy kupowali odzież stylową, a nie odzież modną. I może więcej sklepów będzie właśnie inwestować w takie kolekcje, które będą aktualne przez wiele lat. A nie tak, że po prostu trzeba wszystko wypchnąć w tym sezonie, w przyszłym sezonie już to będzie niemodne, to trafi na wyprzedażę i nie ma w zasadzie co zrobić z, tym, z tą odzieżą, która się nie sprzeda. A jeśli odzież będzie taka, że będzie dobra w tym sezonie i w każdym kolejnym innym sezonie, to tak. Odzież będzie robiona w lepszej jakości, żeby po prostu starczyła na więcej lat, nie zepsuła się po jednym sezonie, bo i tak przecież za rok już będzie nie modna. No i przede wszystkim będzie miała taką stylistykę, która będzie aktualna przez wiele lat. Kto wie, może firmy odzieżowe właśnie coś takiego zrobią. No i co jeszcze? Wiele osób teraz właśnie siedzi w domu, to może będzie po prostu więcej odzieży, takiej lepszej jakości, która właśnie ma służyć do wygodnego siedzenia w domu. Kto wie, może taka domowa moda, home office, będzie bardziej częściej widywana właśnie w sklepach. Ja już dzisiaj dostaję bardzo dużo maili z ubraniami. Eee, właśnie przeznaczonymi do pracy w Home Office. No, akurat no, to jest raczej taki tylko marketing, bo nie sądzę, żeby ta odzież była specjalnie projektowana do pracy właśnie w, w domu, ale jest to po prostu jakiś sposób na sprzedanie odzieży która po prostu teraz zalega i nikt nie chce jej kupować. Co więcej, może wreszcie w Polsce będą przyzwoite wyprzedaże, bo jak na razie wyprzedaże w wielu polskich sklepach to tak naprawdę to, to, to nie są takie super okazje. W Szwecji jest tego dużo więcej, jest, są naprawdę takie promocje, gdzie można, jeśli ktoś chce kupić coś droższego, to może to kupić naprawdę dużo taniej, a w Polsce jakoś wiele firm jednak wstrzymuje się z takimi dobrymi wyprzedażami. Może właśnie to jest dobry czas na to, żeby jednak skupić się na tym, że lepiej jest sprzedać jakąś odzież niż ona ma po prostu zalegać i stanowić tylko problem, i jeszcze ich przechowywanie takiej odzieży przecież kosztuje. Wiele firm, które są na przykład większe i zatrudniają dużo pracowników biurowych, to prawdopodobnie po kryzysie związanym z koronawirusem będzie więcej delegować do pracy w domu, a nie będzie wszystkich pracowników sprowadzać do biura. Po prostu to będzie dużo tańsze, bo nie trzeba będzie mieć takich dużych biur, a przez ten home office i pracę wykonywaną właśnie w domu związaną z pandemią koronawirusa. To właśnie pokaże, że taka praca może się po prostu sprawdzać. I właśnie jest to test taki, który, jeśli przejdzie się taki test pracy w domu pozytywnie, no to może akurat. Pracodawcy będą bardziej chętni do tego, żeby zlecać pracę w domu, a nie wszystkich sprowadzać do biura. Ja wiem, że akurat na przykład za granicą praca z domu no nie jest to nic nadzwyczajnego, ale w Polsce jednak większość pracodawców chce widzieć swojego pracownika w biurze i chce mieć nad nim kontrolę. No ale przecież w wielu pracach to polega na tym, żeby wykonać coś, a nie żeby po prostu siedzieć godzinami w pracy i tak naprawdę można być bardziej czasami efektywnym w domu. Niż w biurze, udając, że się coś robi. I co związane jeszcze ze sprzedażą w internecie? Moim zdaniem wiele firm będzie szukać klienta poza granicami Polski. Będzie inwestować w zrobienie wielu wersji językowych ich sklepów internetowych, nie tylko po angielsku, może w, na przykład po niemiecku, czy w jakichś innych językach, żeby sprzedawać swoje produkty poza granicami Polski, bo raz, czasami tam jest więcej pieniędzy, no i oczywiście mamy więcej możliwości sprzedaży, a w tym momencie, kiedy mamy wszystko międzynarodowe Facebooka, Instagrama, YouTube'a to naprawdę mamy tyle możliwości sprzedaży swoich produktów i no, firmy już dawno Powinny inwestować w to, żeby sprzedawać ich produkty za granicą. A może wiele firm będzie robiło właśnie markę na rynek Polski i jakąś bardziej, można powiedzieć, droższą inną markę na rynki zachodnie, gdzie na przykład krawaty w Polsce one są dosyć tanie, a na przykład za granicą krawaty nierzadko kosztują dwa razy więcej niż w naszym kraju. Jest to możliwość do sprzedaży bardzo podobnego produktu, ale za dużo wyższą cenę. No i moim zdaniem jest to przyszłość. Internet, otwarcie na rynki zagraniczne, minimalizowanie sprzedaży bezpośredniej, więcej pracy w domu, no i oczywiście niestety upadłość wielu mniejszych marek odzieżowych takich które miały wysokie, wysokie koszty stałe nie sprzedawały bardzo dużo przez internet no a oczywiście większe marki odzieżowe będą zwalniać więcej pracowników no to są takie moje spostrzeżenia jestem ciekaw jak wy myślicie że to wszystko będzie wyglądało po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa ja już wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym mam nadzieję że bardziej pozytywnym odcinku dzięki cześć